Szanowni Państwo, naszym zadaniem jako Biura Pośrednictwa Pracy jest jak najlepsze zaprezentowanie Cię jak najszerszej grupie pracodawców. Dobrze nagrana wizytówka multimedialna uatrakcyjni z pewnością Twój profil i pomoże zainteresować Twoją osobą potencjalnego pracodawcę, co w połączeniu z dobrze uzupełnionym i udokumentowanym CV pomoże Ci w znalezieniu odpowiadającej Twoim umiejętnościom i zainteresowaniom pracy. Aby zrobić to z głową, warto poświęcić najbliższe 2 minuty na zapoznanie się z tą krótką prezentacją, w której na przykładzie pana Andrzeja pokażemy w kilku punktach, na co zwracać uwagę przy nagrywaniu Twojej osobistej wizytówki multimedialnej. Panie Andrzeju, zapraszamy. Dzień dobry, Andrzej jestem. Panie Andrzeju, plaża nie jest najlepszym miejscem na poważne zaprezentowanie się pracodawcy. Generalnie chodzi o to, aby oglądający mógł skupić się na przekazie Twojej prezentacji i nie był rozpraszany przez inne czynniki zewnętrzne, jeśli nie mają one bezpośredniego związku ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. W granicach rozsądku możesz popuścić wodze fantazji. Dzień dobry, jestem Andrzej, jestem elektrykiem, a elektryka prąd nie tyka. Panie Andrzeju, miejsce już lepsze. Proszę jednak pamiętać o odpowiednim wyglądzie. Dzień dobry. Jestem elektrykiem. Mam na imię Andrzej. Szkołę podstawową skończyłem kilkadziesiąt lat temu. Powolutku. Panie Andrzeju, jeśli znalazłeś już odpowiednie miejsce i formę do zaprezentowania się, warto się teraz zastanowić, co chcesz o sobie powiedzieć. Na nagranie wizytówki masz ograniczoną ilość czasu, maksymalnie 120 sekund, czyli 2 minuty. Dlatego jako ściągę proponuję użyć aktualny CV i skupić się na najistotniejszych punktach Twojego życiorysu, przebiegu wykształcenia, karierze zawodowej, doświadczeniu. Skorzystaj z przygotowanego przez nas scenariusza. Wydrukuj go, odpowiedz na pytania. Dzień dobry, nazywam się Andrzej, mam lata. Panie Andrzeju, jeszcze jedna uwaga. W prezentacji proszę nie podawać swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu, maila czy innych danych kontaktowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Twoje dane są chronione, a prezentacje i profil anonimowe, udostępniane pracodawcy tylko i wyłącznie za Twoją zgodą. Umieszczenie tych danych w prezentacji skutkuje nieopublikowaniem Twojej prezentacji w serwisie. Witam, mam na imię Andrzej. Z wykształcenia jestem elektrykiem o specjalności elektromechanika ogólna. Również jako hobby interesowałem się elektroniką. Pracowałem na różnych budowach. Panie Andrzeju, wszystko gra, poza jednym szczegółem. Stara się Pan o pracę w Szwajcarii, dlatego proszę pamiętać o tym, iż prezentacji dokonujemy w języku niemieckim. Musi on być zrozumiały dla potencjalnego pracodawcy. Nie musisz mówić językiem Goethego. Istotne jest zrozumienie Twojego przekazu. Kreci. Ich heiße Andrzej, ich bin Elektryka aus Beruf, am Spezialität Elektromechanika, Elektronika. Habe ich bei große und kleine Baustelle gearbeitet, habe ich viel zu tun mit elektrische Geräte. Habe ich in Polen gearbeitet, auch schon in Bayern, in Deutschland. Dziękuję Panie Andrzeju, to wystarczy. Tak możemy Pana odpowiednio zaprezentować. Mam nadzieję, że udało nam się pół żartem, pół serio przybliżyć Państwu, jakich sytuacji z pewnością unikać przy nagrywaniu Twojej wizytówki multimedialnej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przykładowych wizytówek pracowników, wejdź na nasz kanał na YouTubie Job Hyde Park. Reasumując, pomyśl, iż właśnie jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, na której chcesz jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy. Tutaj nie musisz się jednak denerwować. Wizytówkę po nagraniu możesz oglądać. Jeśli nie jesteś z niej zadowolony, nagraj ją jeszcze raz, aż będziesz. Dopiero wtedy prześlij ją do weryfikacji, decydując się jeszcze na umieszczenie jej bądź na platformie internetowej pośrednictwa pracy Arbeit.ch, bądź również na kanale Job Hyde Park na YouTubie. Pamiętaj jednak o następujących punktach. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Zastanów się nad treścią Twojej wizytówki. Jako ściągi użyj swojego CV. Odpowiedz na przygotowane przez nas pytania. Pamiętaj, że na nagranie swojej wizytówki masz maksymalnie 2 minuty. Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych. Zaprezentuj się w języku niemieckim. Pozostało mi zaprosić Cię do rozpoczęcia poszukiwania pracy w nowej, atrakcyjniejszej i z pewnością skuteczniejszej formie.
Powodzenia!